Siema wszystkim, wracamy po długiej przerwie, czyli po całym czwartym sezonie i po całym trzecim sezonie. Boże, ja nagrywałem tylko w drugim sezonie chyba misję. Wracamy z misjami, poradnik jak robić misję będzie u mnie. Czwarty sezon odpuściłem dlatego, że mieliście misję o Nexę. W drugim sezonie nagrywałem wszystkie misje, w trzecim sezonie chyba odpuściłem, bo bez Nicko z mój przyjaciel to nagrywał. W tym sezonie nic nie odpuszczam, żadnych wideo. Pozdrawiam wszystkich, którzy to nagrywają. To nie jest zabieranie chyba kontentu, ale trudno. Nagrywamy misję, poradnik do misji, jak robić misję. Mamy pierwszą misję, pierwszy tydzień i... To nie tu. To tutaj. Dobra, w wyzwaniach mamy misję. Zrobione już dwie. I teraz tak. Pierwszą misją jest zadać obrażenia przeciwnikom z pistoletu maszynowego. Bardzo łatwa misja, trzeba zabijać z Teka albo z tego MP5. I powalonych możemy atakować i przeciwników, którzy żyją. Bardzo łatwa misja, chyba 500 było obrażeń. Przeszukaj lamę z zaopatrzeniem. Zaopatrzeniową. Łatwe, ale trzeba znaleźć lamę. Czyli na placu zabaw było fajne, nie wiem czy w ogóle misje by się zaliczały, ale chyba nie. Likwidacje dokonane przy pomocy czepiaka, śmierci bomby lub granatu. Myślałem, że to będzie trudna misja, ale jest banalna. Wystarczy powalić przeciwnika, przylepić mu czepiaka, powalić przeciwnika, obudować go, rzucić mu granata, powalić przeciwnika, dobić go troszeczkę z kill-offa, rzucić mu śmierci bombę. Banalne, trzech przeciwników trzeba tak zabić. Przeszukaj skrzynię na putnym brzegu. Może być łatwe, zależy ile osób tam lata. Przeszukaj błyskawice wiszące w powietrzu. Banalna misja, pokażę wam te błyskawice za chwilę. Kieruj się mapą skarbów z karką mnogo kina. Za chwilę zobaczycie gdzie jest ta gwiazdka. Zlikwiduj przeciwniku na skarbowej zadybie. Banalne. I ukryta gwiazdka będzie na sam koniec filmu, dlatego warto czekać. Zostawcie w komentarzach waszą opinię o tym, czy nagrywać dla was misje. Będą poradniki, więc niektóre misje, które będą trudne, powiem wam jak wykonać. Zobaczymy się w misjach. Gwiazdka, prosta misja, lecimy koło pomidorka i mamy ją w tym miejscu. Bardzo łatwa misja, koło byłego pomidorka. Pamiętajcie, że jak chcecie zrobić tylko misję, to trzeba się zabić. Trzeba się zabić. Nie możecie wyjść z gry, bo nie zaliczy. Okej, po tym jak od razu zrobimy likwidację na sklepowej, pierwszą... O Jezus, zaraz ktoś mnie dojedzie tutaj. Pierwszą błyskawicę mamy tutaj. Dobra, tak zbierzemy. Pierwsza błyskawica jest tutaj. Druga błyskawica jest tutaj na Dusty, widzicie? Na środku, trzeba się zbudować bardzo wysoko i ją zebrać. Więc uważajcie na siebie, bo jak ktoś was zrzuci, to nie zdobędziecie. Kolejna błyskawica jest na Tilted Towers. Trzeba pod... Dobra, mamy ją, bo Jezus, się wystraszyłem tego strzelającego. Trzeba do niej po prostu podejść i ją zebrać. Łatwe. Teraz na Tilted Towers bardzo mało osób lata, więc easy. A, jeszcze jedna błyskawica jest na Greasy Grow na środku. Niestety wam już nie pokażę, ponieważ zebrałem ją na streamie. Na środku Greasy Grow, bardzo łatwe, czyli lepki lasek tak zwany nasz. Bardzo łatwe miejsce. Piątą już błyskawicę mamy na Salty, na środku. Trzeba się do niej zbudować i ją zebrać. Easy, easy. Mam dla was kolejną tutaj błyskawicę, ona jest już nasza szósta. Znajduje się na tym moście tutaj, w tym miejscu, widzicie? Między słonymi i sklepową, tak troszeczkę pomiędzy... Jeszcze Fatal Filcy, tak. Sklepowe, słona, Fatal Filcy. Bierzemy i jedziemy wygrać grę, co? Jeszcze jedna tylko została błyskawica. Idziemy wygrać grę i pokażę wam następną, ponieważ następna jest poza strefą, więc nie wiem, czy ją zdążę pokazać. I ostatnią naszą błyskawicę mamy tutaj, w tym miejscu, widzicie? Dużo osób to poleciało, dlatego muszę uważać i ją zebrać. O, to nieźle. Okej, jakoś mi się udało im uciec. Zebrałem gwiazdkę, w sensie błyskawicę, ostatnią. Dobra, idę ich teraz wysadzić. Oj, znowu, brawo Patryk. Żart! Do poszukiwań lamy, bo to jest chyba najcięższa misja. Chyba, że ktoś ma farta. Ja bym używał tego wózka, ponieważ jeżeli nie zobaczymy tej lamy od razu spadając, to najlepiej poszukać sobie jej na wózku, bo to jest najszybszy środek transportu. Można też wykorzystać nowe portale, które działają praktycznie jak launchpad. Wyrzucają nas w górę, możemy od razu odpalić parasolkę i szukać z góry lamy. Proste. Kochani, chyba poległem.
Już 2 godziny. 2 godziny szukam tej lamy. 2 godziny serio. Szukam lamy, biegam jak upośledzony po tej mapie. Skaczę po tych portalach, jeżdżę tym wózkiem. 2 godziny szukam lamy. To jednak trzeba mieć szczęście do lamy. Dlatego lamę sobie odpuszczę i pokażę wam, gdzie jest ukryta gwiazdka, bo... Nie będę widział tej ukrytej gwiazdki, ale pokażę wam, w którym miejscu ona się znajduje. Okej, okay, tak jak mówiłem, nie znalazłem lamy, ale jak zrobicie już wszystkie misje, pamiętajcie, trzeba zrobić wszystkie misje, możecie zdobyć ukrytą gwiazdkę, która znajduje się tutaj w tym obszarze. I tutaj macie ukrytą gwiazdkę, ona daje 1 stopień karnetu, czyli kolejną nagrodę. Królewskie zwycięstwo, niestety nie zdążyłem nagrać jaki jest efekt, ale teraz widzicie swój nowy napis. Nowy napis zwycięstwa, to tak na sam koniec. Pozdrawiam was serdecznie, zostawcie tam komentarz, łapkę w górę, czy chcecie serię dalej z misji. Do zobaczenia. Na razie.